cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? I dzień dobry wszystkim, nadajemy znowu 7.20. Samochód mój stał cały czas, ale już przestanie, zaraz jadę właśnie felgi. Dzisiaj muszę tak załatwić felgi i opony letnie, bo wyjeżdżam nim w poniedziałek już z rana. Czyli przyjechałem na króciutko, Pelikan stoi jak stał, niestety cały czas jest do sprzedania, jakby ktoś był zainteresowany. Zobaczymy, co tu się działo, jak mi nie było. O, sąsiad drzewa na pierdzieliu. Tutaj Albatrosen. Nie wiem, czy ten rozsiewacz nie trzeba przykryć, bo tutaj może zacinać z tego dachu woda. I będzie rża. I będzie rża mi tutaj się działa. Kurde, taka fajna pogoda, tak fajnie się dzieje, a muszę wracać. Ale powiem wam, że jest do czego. Chyba wygrałem. Ale nie będę się chwalił jeszcze. Co my tutaj widzimy? Agregat stoi jak stał. Ale 30 jest już odpalana, chyba była nawet. Ale nie chcę. Kolumna kierownicza. Wiem, że była zaglądana. Spróbujemy go odpalić, tylko ja nie wiem jak. On gdzieś hebel ma na pewno. W ogóle akumulator ma? Może nie mieć akumulatora nawet chyba. Gdzie one, kurczę, mają akumulator? Sądzę. Wiem, Kuba mi wysyłał filmik, jak chodzi, nie? Ale... A nie ma akumulatora podłączonego, to nie będę odpalał. No na pewno już uruchomiony jest, a może wrzucę ten filmik. Na ten... No tak jak widzimy, Władka, wszystko stoi tak jak stało. Niewiele się pozmieniało, oprócz tego, że wyciągnięty został tam motocykl, bo to nie był mój. Ale my tylko w tym tygodniu oddajemy 30 i wyciągamy o tą CZ-tę do naprawy, bo ona do naprawy przyjechała. Silnik trzeba wydostać, wydłubać. I silnik będzie robił akurat ktoś inny, Piotruś, którego pozdrawiam serdecznie. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Kto ma wiedzieć, ten wie w sumie, nie? No, a tutaj się nic nie zmieniło. Dzisiaj Kuba przyjedzie, jest dopiero 7.15 według zegarka. Przyjedzie Kuba, to będziemy patrzeć, co z tą 30, jak ona chodzi, czy chodzi. Tak. Jeszcze tak, ze zmian na pewno. Dzisiaj to mam do załatwienia multum rzeczy. Nie będzie wiele na tym filmie, ale postaram się też obejrzeć pola, no bo przecież tych pól nie widziałem, a sporo czasu minęło, 2 tygodnie. W takim okresie czasu to jest bujnięcie tych roślin prawdopodobnie i chciałbym to wszystko zbadać, jak to wygląda. Tutaj mamy zrobiony już miksokret. Sufity można już będzie teraz szpachlować, ładnie drabinę postawić. Tutaj pójdą płytki, tylko trzeba podłogę wygrzać jeszcze. Woda podciągnięta, kanaliza podciągnięta, woda powypuszczana, kanaliza. Mam filmik, jak to wyglądało, też wrzucę. Tutaj, jak wyglądały rurki, tutaj gdzieś będzie ścianka działowa i to też było tak zaznaczone, żeby tutaj akurat rurek nie było, żeby gdzieś dyblem, kołkiem nie przebić tego, nie? Idziemy zobaczyć za stodoły, jak wygląda owiec został opryskany od chwasta, została dana dawka azotu startowa. 60 kg w czystym składniku, 60-70 kg praktycznie, no. Tutaj sąsiada pszenica bardzo ładna, wysoka, wcześniej siana. Kopereczka jak stała, tak stoi, laweta jeszcze. Laweta też będzie ruszona.
dalej. No niestety ja wyjechać muszę, bo za dużo wziąłem na głowę. Ostatnio widziałem, że tutaj wypłynął koluch i popełnił rytualne samobójstwo pod wieżą ciśnień. Tą rurą. Normalnie wypłynął stamtąd rurą. Tutaj Kuba uskutecznił opryski, jak mnie nie było. Częściowe oczywiście, bo nie dążyłem do pryska ze względu na to, że sobota była deszczowa. Ja też nie nagrywałem, a maluch został wywieziony. Mój maluszek został wywieziony do zakładu Lupa w Małopolsce i niedługo zostanie rozebrany w drobny mak i będzie przeprowadzona renowacja. Woda się jeszcze utrzymuje. A, beczka. Pamiętajcie, że cały czas jest do sprzedania beczka. Jak ktoś się waha, nie bójcie się zadzwonić. Na pewno się dogadamy. 20 tysięcy cena wyjściowa. Beczka 10 tysięcy litrów. A owiec, wow, bujnął. Mam nadzieję, że to nie są, kurwa, jakieś samosiewy, ale sarna poszła. Że to nie są samosiewy żyta, ale tutaj żyta nie było. To był rzepak. Rzepak był. No bo coś, kurwa, mi to wygląda nie tak. No rzepak. A, oprysk. Widać, że to żółk, nie? Ja już nie pamiętam, jak to się nazywa. Musiałbym w Google sprawdzić znowu. Żółk, nie? Ten rzepak niby też jest porażony, ale był w dużej fazie. Nie wiem, czy on padnie. Rzepak bujnął. Oj, o, owiec bujnął, ale o to wszystko to są jakieś, kurde, samosiewy chyba. Czy on tak nieregularnie wybiją do góry? Nie wiem, ja tam się nie znam. Rolnik ze mnie żaden. Ale cieszę się, że owiec mam piękny. I ja naprawdę w niego wierzę w tym roku. Kurde, ale jeżeli to są samosiewy czegoś, to będzie niedobrze, bo to na nasienie. Wszystko na nasiona. Z tych 2 hektarów, bo to jest akurat 2 hektary, chcę rozsiać nawet 20. Nawet 20 mógłbym wysiać. Teksas i nadzieję całą. No. To Teksas jest 11 i w nadziei będzie coś koło dychy nawet można uzbierać. 20 przekroczę raczej. To mi trzeba na 2 tony na hektar, na 10 hektarów i na 20 będzie 4 tony, z 2 hektarów 4 tony, no nie ma się szansy nie ukosić. Ja myślę tutaj, zakładam sobie dobrze, że tutaj będzie naprawdę 6-5 ton z hektara tego owsa. Tak więc resztę będę mógł podsprzedawać, ale to będzie czyszczone, zaprawiane, workowane i w takiej postaci będę sprzedawał, nie inaczej. No i tak to wygląda. A, Włodawa, Siemień, Lublin, Kolano, Lubartów, Niedźwiada. Wszystkie te miejscowości dzisiaj muszę odwiedzić, pozałatwiać sprawy urzędowe, biznesowe. Takie i takie w sumie tylko. Nie mam towarzyskich, nikt mnie nie lubi najprawdopodobniej. Także włączymy się za chwilę. Jesteśmy na rzepaku. Pachnie kapuchą, ładnie pachnie kapuchą, nie jest przypalony, jest przypalony, kurwa jest troszkę przypalony, ale to ja wiem, o co chodzi, zresztą wy też się domyślacie. Troszkę przypaliliśmy rzepak z tamtej strony, odtąd dotąd jakieś 15 metrów, kwitnie niby, ale chuj wie, czy sobie poradzi. Ajajaj, no rzepak wygląda tak, jak wygląda, moim zdaniem jest słaby. W porównaniu z tymi rzepakami, które są w Niemczech, ale to jest też faza rozwojowa. Tutaj nie ma co się może za bardzo na tym skupiać, bo rośliny są ogólnie ładnie zdrowe. Grube, ciarne. Tylko że w Niemczech już jest kurwa o taki i kwitnie na żółto, aż w oczy razi, nie? Tu jest po prostu trochę inny klimat i trochę później to wszystko się odbywa. Także zobaczymy. Rzepak wygląda według mnie słabo, ale co będzie, to będzie. Powiem wam, co będzie, to będzie. Coś się ukosi. Pól nie rzucę. Żyć z tego nie zamierzam. Może w ten sposób.
Jedziemy, jadę teraz prosto do Wuchynia. Zapomniałem jeszcze wspomnieć ten kesher. Duży kesher grzany dieslem, grzany wodą, znaczy grzejący wodę. Pokażę jak wrócę, jest do sprzedania cały czas. Można będzie przyjechać dziś, jutro i niedziela handlowa też się zapowiada. Na łące pod lasem jakaś kurwa stała, a na imiona chyba Marta miała, lecz mi na jej względach dawno nie zależy. Twoje cudne oczka nikt już nie uwierzy. O kurde Marta, ale ty masz ciało, twoje ciało wielu nieraz wyjebało. O kurde Marta, ale ty masz parę, kto cię tylko jebał wie już doskonale. O kurde Marta, ale ty masz ciało, twoje ciało wielu. No i jesteśmy na Teksasie, ale powiem wam, spodziewałem się czegoś lepszego. Poszło do góry. Nie mówię, że nie poszło. Ale jakieś takie żółte dalej, kurde. Tutaj tego nawozu trzeba było więcej jednak, kurde, dać. No niestety, tak to wygląda. Tam podobnie. Odżywka. Może dzisiaj jadę jeszcze kupić odżywki jakieś, kurwa. Tak, o, dobry pomysł. Wyjeżdżamy Francą myć. Jest co myć i jest czym myć. Właśnie przyjechał sprzęt, który prawdopodobnie zostanie, ale jak nie, to mogę i odsprzedać. Ja to nie wiem, pojebany jestem. Nie wygląda, ale zapierdala i taki ma być. Jak MTZ. A zresztą pokażę. To jest bandziorek mały. Rękę cofa! Ach. Jeżeli ktoś przyjedzie 4,5 tysiąca, to będzie jego, jak nie, to zostaje. Zaraz będziemy myć 60, 30, pół 60. Ciap, 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 ciap. No, a tutaj mamy efekt umytego Ursusa. W końcu dostaliśmy się do farby pierwotnej. Wszelkie malowania wyszły na wierzch. Tak to wygląda. Teraz działamy z elektryką. Robimy pełną nową elektrykę. Tam jest kupiona wiązka. No, trzeba tutaj po prostu całą wiązkę zmienić. Jeszcze tylko tak na pochodne, na odchodne, bo obiecałem przecież córce swojej, że zabiorę ją do McDonalda. No, każde marzenie trzeba spełniać, nawet głupie, jeśli jest taka potrzeba. Tak jak mówiłem, na Teksas między innymi coś takiego, nawóz NK, czyli potas i azot 5-10 z dodatkiem tlenku magnezu, jakieś tam mikro. No i siarczan magnezu musi być, a tak wygląda felga na samochodzie. No i muszę przyznać, że felga odświeżyła wygląd troszkę, co? Cieszę się, że ją odrestaurowałem.
bo była w fatalnym stanie. Teraz będzie jeszcze cieszyć długi czas oko. Ja się z Wami żegnam i zapraszam do kolejnego filmu. No taki dzień dzisiaj, jaki jest, taki jest. Dużo wszystkiego na raz, ale część się udało załatwić, część niestety nie. Odpadła mi gmina w Nadziei i starostwo w Lubartowie, ale na Lublin właśnie się wybieram. Obejrzeć jedną budowę i podpisać umowę na drugą. Nie, rozliczyć jedną i podpisać umowę na drugą. Trzymajcie się, niech plan będzie z nami. Powiedz wszystkim papa. Pa. Ładnie powiedz. Papa. No dobra, niech ci będzie.